wracę tutaj na miasto. Lecę teraz właśnie do Pepco zobaczyć na ubran kotowikowi, bo niestety już zimno się zrobiło. No i właśnie sobie idę tutaj taką fajną alejką z rzepkami. Także kochani, zapraszam Was na nowego vloga. Czyli takie coś, nowości ze świątecznych. Ten jest tutaj fajny, taki z domkiem akurat. W jednym sklepie, poszywki, poduszki, no fajne rzeczy są niektóre. Ja już, kochani, wyszłam z tego Pepco, lecę właśnie na parking do samochodu. Troszeczkę zimno, ale wyszło słoneczko. Powiem Wam, że dzisiaj naprawdę jest chłodno, ale wyszło teraz słońce, więc mam nadzieję, że będzie o wiele cieplej, chociaż ja się trochę, powiem Wam szczerze mówiąc, zmachałam. Jestem akurat, powiem Wam, w samochodzie. No, rano było zimno, ale teraz powiem Wam, że naprawdę się zrobiło ciepło. Właśnie mam teraz gorąco w tym samochodzie, muszę sobie szyby odsunąć z tamtej strony.
Widzicie, w kurtce już z kożuchem, bo naprawdę było zimno. Powiem wam, że byłam w tym Pepco. Jak widzieliście, tyle rzeczy świątecznych. Miałam coś wziąć, były takie laski duże, cukrowe. Ale stwierdziłam, że jeszcze zawczas. W sumie, mówię, po co mi to? Chociaż myślałam, żeby taką jedną, wiecie, na wejście, na przykład jak będzie wianek na drzwiach, to można taką laskę założyć właśnie na wianek. Albo na lustro po prostu. No nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Na razie nie kupiłam, ale kupiłam, kochani, trzy rzeczy. Kupiłam, ale mi gorąco, aż się zgrzałam tu. Kupiłam za 5 zł takie, wiecie, oświetlenie. Za 5 zł na takim druciku. Potrzebuję właśnie dwa, bo dlatego, że mam pewien plan, to już będę potrzebowała na święta. Więc póki są, to wzięłam, bo powiem wam, że później tego nie mam. Głośno mi tutaj rady idzie. Później tego, bliżej świąt, tych łańcuszków właśnie nie ma. Więc za 5 zł wzięłam dwie sztuki. I nie uwierzycie, co ja kupiłam. Ja chyba oszalałam, zwariowałam. Ale kupiłam, zobaczcie, sweterek. Sweterek dla Tofika. Taki ładny, piękny kolor. Tu przekłamuję, brzydko tutaj wygląda. A w rzeczywistości to jest taka piękna, ładna czerwień. No i tak się zastanawiam, czy Tofik będzie chciał. Kamila mówi, weź kup, bo ostatnio my widziały te sweterki. A wiecie, jak idziemy na spacer, to jednak on się trzęsie, jest mu zimno. Więc stwierdziłam, że mu kupię taki sweterek właśnie zamiast kurtki. Kurtek w sumie jeszcze nie ma, ale te sweterki właśnie są. Zostały ostatnie dwie sztuki, więc została jeszcze tylko jedna. Zobaczcie, jak to schodzi właśnie dla piesków. No i kupiłam mu taki najmniejszy, to był rozmiar S. XS-ki nie było, pani mówiła, że to tylko od S. Więc taki, kochani, sweterek, w sumie niedrogi, bo 20 zł za taki sweter. Więc mam nadzieję, że Tofik będzie chciał w tym chodzić i będzie mu cieplej. Zobaczymy, to jest jego pierwsze ubranko, nigdy nie chodził, wiecie, w ubranku, więc nie wiadomo, jak to po prostu będzie, czy będzie chciał chodzić, czy nie. Razi mnie tutaj właśnie słońce, chociaż mam tutaj okulary, ale jakie zakurzone, powiem wam. Bo leżą w tym samochodzie cały czas teraz. No i tak się, powiem wam, zastanawiam, czy on będzie chciał chodzić w tym sweterku, czy nie. Dajcie znać, jak tam wy macie pieski. Czy im ubieracie ubranka, czy nie. U nas to jest pierwszy raz, pierwsze ubranko, więc nie wiem. Więc nie wiem, jak to będzie. O, kochani, od razu lepiej, bo mnie przynajmniej nie razi słońce. Dobrze, że świeci, bo przynajmniej jest trochę, wiecie, cieplej. Ja tu teraz siedzę w samochodzie, bo czekam na moją mamę, bo poszła do lekarza, więc czekam tutaj na nią i dlatego szybko sobie poleciałam właśnie też do tego Pepco kupić to Tofikowi. Także więc ludzi, powiem wam, rany boskie, bo dzisiaj jest czwartek. Tyle ludzi jest, powiem wam, na mieście, bo dlatego, że tu niedaleko jest właśnie targ. No i pod tymi galeriami zaparkowane wszystkie samochody. Parking podziemny tak samo full, bo już nic nie świeci, że jest jakieś miejsce wolne. Ja tutaj przedtem czekałam, właśnie jestem tutaj gdzieś niedaleko lekarza właśnie i powiem wam, tutaj zaparkowałam. Też nie miałam gdzie, musiałam czekać, jak jakiś pan odjedzie, dopiero zaparkowałam, bo powiem wam... Makabra. Język mi się plącze, tak mam sucho w buzi, pić mi się chce, nie mam czego się napić, mogłam sobie kupić jakąś właśnie wodę, chociaż powiem wam teraz, te zimne napoje jakoś mi nie wchodzą, jakoś nie, teraz bardziej wolę, wiecie, te ciepłe herbatki, cappuccino, właśnie, jak pojadę, muszę wstąpić sobie chyba po cappuccino jeszcze do Dealza, właśnie, bo mi się skończyło, nie mam i piję tą kawę zbożową z mlekiem, dzisiaj już rano sobie robiłam, jak Damiana zaprowadziłam, przyszłam, no i mówię, szybko wsiadam w samochód, jadę, jak wypiłam. No i tyle, moi drodzy. Dobra, kochani, ja sobie tutaj siedzę, czekam, a do was odzywam się później, pewnie jak już może będę w domu. Zobaczcie, moi drodzy, jaka pogoda. Akurat tak tutaj centralnie świeci słońce, zrobiło się niebo błękitne. To jak mówiłam wam, rano było strasznie zimno, dlatego ja ten kożuch teraz tutaj, a teraz taka piękna, zobaczcie, pogoda. No, to więc ja sobie, moi drodzy, tak tutaj siedzę, czekam. Jak przyjadę do domu, to się do was odezwę. Dzisiaj będę robić właśnie obiad, ten makaron z tą cukinią i papryką, makaronem, tymi świderkami. Naprawdę bardzo dobre danie. Także więc nie mogę się doczekać, jak go zrobię. No i oczywiście zjemy. Otworzyłam sobie tutaj właśnie szybę z tej strony, bo naprawdę powiem wam, że jak tak stoicie samochodem, jeszcze ja mam ciemny samochód, ciemny granatowy,
Więc no, jak się oprze to słoneczko, to tak nagrzeje, że jest mega gorąco właśnie w tym samochodzie, a ja widzicie w moim futerku, a jak nie, to go za chwilę ściągnę. Także powiem Wam, pogoda no taka jesienna już dzisiaj, tak typowo widać. Wczoraj na przykład mróz był, jak rano wstałam, miałam tak zamrożone szyby, wiecie, w aucie. No dzisiaj tego mrozu nie było, ale jednak ten chłód, wiatr taki straszny, powiem Wam, w ogóle wczoraj wieczorem zaczął tak strasznie wiać wiatr. Księżyc taki duży świecił, całą noc, powiem Wam, nie mogłam spać, nie wyspałam się. Tak mnie wkurzał ten księżyc, bo tak widno, niby wiecie, rolety pozasuwane, ale i tak było widać, że robi się jasno. I tak rano sobie myślę, nie wiem, czy już, czy dzwonek dzwonił, czy mam już stać, czy już nie jest za późno, bo tak widno. I sobie myślę, no nie, kurczę, wiecie, takie spanie na czuja, to jestem po prostu niewyspana dzisiaj. Ale dobrze, że już jutro jest piątek, jeszcze jutro i sobota, niedziela, weekend w końcu, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, odezwę się już naprawdę do Was, jak już wrócę, bo tak tutaj właśnie siedzę, nudzi mi się, więc mówię, nie mam z kim pogadać, no to mówię, odezwę się właśnie do Was. Idę właśnie po Damiana do szkoły, a zobaczcie, jak tutaj właśnie mam związane te trawy. Jak fajnie to wygląda, wejście. No i zobaczcie, ubraliśmy Tofikowi ten sweterek i jak on fajnie wygląda, Tofciuś. Powiem Wam, że na początku nie umiał iść, nie wiedział, nawet kroka nie chciał zrobić, a teraz tak zasuwa nawet po schodach. Zobaczcie, jak on wygląda w sweterku. Tofi, pokaż się. Tofi! Fajnie ci w sweterku, co? I mu będziemy zakładać sweterek, jak pójdziemy na pole, a w domu nie będzie chodził, tak? Ma tylko teraz, żeby się przyzwyczaił na chwilę i zaraz ściągamy, tak? Tofi, Tofi, hej, fajny sweterek, jak on się cieszy rany, jak on się cieszy w takim sweterku, no nie, taki sweterek masz? Idziesz, pokaż, jak ładnie chodzisz w sweterku, o jak ślicznie idzie Tofi. Tofi, pokaż się tu, hej, co tak chodzisz ze mną, co tak chodzisz ze mną, no. Ja właśnie teraz gotuję ten obiad, właśnie robię tego kurczaka, zobaczcie, tu już mam usmażonego, tu już mi się podsmaża właśnie papryka czerwona z cukinią, z przyprawami, tak więc zaraz sobie tutaj wrzucam kurczaka, no i oczywiście makaron już zaraz będę tutaj wrzucać, a makaron właśnie ten, te świderki, to jest to samo danie, co Wam ostatnio pokazywałam. Także już jestem, moi drodzy, głodna. Już jestem głodna, bo naprawdę to jest tak pyszne, że ja bym mogła to jeść każdy dzień, naprawdę. No i moi drodzy, tak to właśnie danie wygląda, bo ostatnio Wam nie pokazałam na talerzu, ale zobaczcie, naprawdę jest przepyszne, jak to jeszcze przyprawicie. No naprawdę, kochani, polecam makaron z kurczakiem, z papryką, cukinią w przyprawach. Rewelacja. No i my już jesteśmy po obiedzie, obiad naprawdę wyśmienity, jeszcze raz kochani Wam polecam, pokazywałam go już Wam drugi raz, naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Ja idę sobie teraz właśnie zrobić kawę tą zbożową z mlekiem, bo jednak powiem Wam, nie wstąpiłam do tego Dilza, bo dlatego, że już niestety kochani, już było późno, a bałam się, że nie zdążę po Damiana, wiecie, do szkoły, no i praktycznie przyjechałam na styk, tyle co zmieniłam kurtkę, bo się zrobiło ciepło, no i poleciałam do niego, po niego do szkoły. Także więc nie podjechałam do Dilza, całe szczęście, bo wiecie, jakby była jakaś kolejka czy coś, to bym wtedy, wiecie, nie zdążyła. I dlatego teraz wypiję sobie właśnie tą kawę zbożową z mlekiem oczywiście. Także idę, kochani, robię sobie właśnie kawkę. No i co? I za chwilę będziemy robić jakieś zadania. Muszę przejrzeć Damianowi książki, czy coś mają do zrobienia, czy nie, także trzeba to posprawdzać, no i potem się pouczyć, wiecie, czytania. No to kawka, moi drodzy, zrobiona, także idę sobie wypić, no i potem robimy zadanie. A zobaczcie, kto tutaj do mnie przyszedł. Tofik! Tofi, zadowolony jesteś w sweterku? Powiem Wam, goni cały pół dnia, odkąd przyjechałam w tym sweterku. Tak, Tofi? Jednak Ci się spodobało, a tak już my się obawiali, że on po prostu nie będzie chciał w tym wchodzić, że w ogóle nie da sobie tego ubrać, a tu proszę bardzo, goni cały dzień, prawie cały dzień, pół, no pół dnia. Tofi, fajnie Ci w tym, wygodnie, cieplutko, co?
Taka paróweczka z ciebie. Torciuś. A daj łapkę pani. No dej ze łapkę. No dej. Pokaż, bo ty ładnie umiesz dawać łapkę. No dej. O, ślicznie. Cześć, 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 cześć. No, piękny piesek. Ale ten czas, kochani, szybciutko leci. Już prawie jest wieczór. Wnet się będzie robić ciemno. No, pogoda dzisiaj, powiem Wam, taka była, że rano było zimno, strasznie było zimno, wiatrzysko wiało. Później koło południa zrobiło się ciepło, ładnie świeciło słońce, teraz jeszcze świeci słoneczko, ale już coraz bliżej właśnie wieczora, że wtedy będzie ciemno. Ja, kochani, już kończę tego vloga, żeby nie był, wiecie, za długi, a poza tym idę jeszcze z Damianem pouczyć się właśnie angielskiego, bo niestety jutro ma sprawdzian z angielskiego, więc trzeba się trochę pouczyć, także więc nie będę biegać, wiecie, tak z aparatem po trochu, żeby tu coś nagrać, czy tu coś, także więc, kochani, będę kończyć na ten czas, mam nadzieję, że ostatni film też Wam się podobał. Jeszcze muszę później właśnie zmontować, moi drodzy, film haul zakupowy taki, znaczy z paczki z kosmetykami, kosmetyki z Eveline'a, właśnie później będę go musiała zmontować. Postaram się, kochani, wrzucić go jutro, żeby jutro Wam się pokazał na kanale. A ten, co teraz, to już nie wiem, może będzie w sobotę albo w niedzielę. Wszystko zależy od czasu, kiedy go zmontuję. No bo jak wiecie, to też trochę czasu zabiera, też trzeba trochę czasu poświęcić. Także kochani, na dzień dzisiejszy serdecznie Wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, że oglądacie, że subskrybujecie, że dajecie kciuczki w górę. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze, jakie piszecie pod każdym jednym filmem. Staram się na wszystkie odpowiedzieć. Także więc z całego, moi drodzy, serducha Wam bardzo dziękuję. My widzimy się, kochani, w kolejnym vlogu. I jak zawsze pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jak Wam się też podobało, kciuczka w górę zostawcie. Oczywiście napiszcie coś pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Zostawcie jakiś właśnie komentarz, serduszko, cokolwiek. Będzie mi bardzo przyjemnie. A my widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie i, kochani, życzę miłego weekendu. Buziaki!